Witam was tutaj, z tej strony wasz Case i Kaczor. Kurczę. Tak, jak widzicie, mam tutaj strój. Teraz pokażę wam dowód wizualny, jak zdobyłem go. Uwaga, patrzcie się na to. Oto dowód, że znalazłem tego zombie, nic nie hakuje. Jest tutaj doktor... Kurczę, nie widzę, o. Doktor Bans, inaczej doktor zombie. I proszę bardzo, ma 500 HP. No już nie, już nie ma w ogóle HP. I mam z niego czapeczkę. Jest! Jest! Yeah! Yuppie, yuppie. Teraz będziecie mnie widzieć tylko w stroju, a więc żegnam. Okej, okay, zobaczyliście. tak. Niechcąco skasował mi się materiał z dungeona i ogólnie jak zdobywam zbroję całą Hellstone'ową i jestem z tego powodu bardzo zdenerwowany. No niestety się mówi. Teraz idziemy właśnie do dungeonu, bo po prostu potrzebujemy takiego miecza. Jak on miał? Muramasa, czy jakoś tak. Taki niebieski, najszybszy miecz w Terrarii. Ja akurat chcę go zdobyć, bo brakuje mi tylko jego, żeby zrobić sobie już najlepszy miecz w Terrarii. A ja muszę jeszcze mieć roślinę. Właśnie, mogłeś sobie wziąć już te wszystkie kulki, żeby sobie robić. Bo jak każdy chyba wie z was, ten to potrzebujemy takich najlepszych mieczy. To znaczy demoniczny, ognisty... Tak, demoniczny, ognisty, ten musarasa, czy ten jakoś tam, i roślinny. Akurat po drodze napotkaliśmy meteoryt, którego bronią meteoryt head i dla tych, którzy nie wiedzą, żeby w ogóle dobrze wykopać tego meteoryta, to potrzebujecie obsidian skull, bo bez niego ciężko jest, bo nie możemy na niego ustać. A ja mam fajny strój. Tak, on ma fajny strój. Akurat twojego stroju wizualnego nie nagrałem, bo nie miałem po co. Ale ty to nawet nie widziałeś, jak ja tę czapę zdobyłeś. No właśnie nie wiem, dlatego, bo on mówi, że jak schodził do Nethera, to wyskoczył mu kościotrup z czaszką. Tak, taki ten mag, co miał ten kapelusz. Ale przecież jak byliśmy od dungeona gdzieś ze 2 km. I to co? Może wcześniej zdobyłeś ten tą czapkę i w ekipu. Wtedy zdobyłem. Co ja, laga miałem? Ora. Nie wiem, ile jeszcze będziemy nagrywać serii, bo ta seria już się powoli robi, można powiedzieć, nudna, z tego powodu, że już często graliśmy sobie w Terrarię poza wizją. Całą grę przeszliśmy prawie. No, raczej można powiedzieć, że wypełniliśmy nasze obowiązki w Terrarii ze 3 razy i to jest już czwarty prawie. Tak. Inaczej obowiązki, inaczej zdobyliśmy najlepsze rzeczy i ogarnęliśmy wszystko, co się dało. Można tak powiedzieć, krócej. I póki nie wyjdzie nowy update, to pewnie będzie coś takiego, że po prostu będzie przerwa w odcinkach i dojdą nowe odcinki już z nowej serii. Inaczej ten świat i nasze postacie zostaną tutaj zapisane. Inaczej będzie po prostu kontynuacja tego let's playa. Walka z nowym bossem na początku. O i właśnie, no i postaramy się właśnie tak zrobić, bo ma być nowy boss morski i postaramy się na pierwszy odcinek zrobić walkę z nim. Tylko nie wiemy zbytnio, jakie on będzie miał staty, jak go przywołać. No to się wszystko ogarnie przed filmikiem. Będziesz butelkę wody wyrywał w morzu. Jestem bardzo ciekawy, co z niego wypada. Ja też. A więc koniec takich informacji, teraz przyspieszę dokopywanie i dojście do dungeona. Bo to historia, bo to marzenia. 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 Bo to historia godna przypomnienia.
Bo to historia, bo to marzenia, bo to historia godna przypomnienia. Bo to są gwiazdy spuszczone z nieba, bo to są prawdy, których wiesz ile trzeba. Wtedy kiedy wołasz, człowiek zimno cię olewa. Bo to historia, bo to marzenia, bo to historia godna przypomnienia. Bo to są gwiazdy spuszczone z nieba, bo to są prawdy, których wiesz ile trzeba. Wtedy kiedy wołasz, człowiek zimno cię olewa. Dookoła ludzie chcą mnie oceniać. Nie widzą serca, nie widzą duszy. Nie widzą tego, co w mojej głowie huczy. Co moje usta mówią, a co moje odbierają uszy. Kiedy już dojdzie, kiedy innych poruszy. Najlepiej przymknąć oko, najlepiej zamknąć słowo. Zamilknąć na wieki, wtedy będziesz wielki. Jak powietrze będziesz lekki. Żyjąc pośród paści płaczesz, ale widać łez. Czemuż nie rozumie, już nigdy nie zrozumie. Czemu nie umie, nie odnaleźć się w tłumie. Sam jak palec, czy to ważne w sumie. Każdy ma swoje problemy, swoje idee, swoje sny, swoje złote góry. Marzenia, warte świeczki i poświęcenia. Co to daje, mam nadzieję dużo. Nie po to umieramy, aby pyłem zostać. Ale śmiać się i żyć. Nie myśleć jaka czeka jutro chłosta. Ile kasy, ile wrogów, ile przyjaciół. Ile wozów, ile bólu. Ile nałogów, ile podniecenia wokół. Ile ludzi widzę w szoku. Dopóki wierzysz, że może być inaczej. Że będziesz walczył jak ja walczę. Będziesz panem świata, królem siebie właśnie. Trzymaj to na pulsie, wiara nie ugaśnie. Odbóz dużo mocy, zanim na wieki nam zaśnie. Przez pryzmat. Okej, doszliśmy razem. Równo w ogóle nie było żadnego tam, wiecie. Że to taka urywka była, że Olek dochodzi. Tak naprawdę razem szliśmy cały czas. Byłeś tu? No, być byłem przecież. Wszędzie byłem. No. Nie byłeś tu. Ja szłem bez pochodni, nie stawiałem, prawdę mówiąc, nigdzie prawie. Ale tu skrzynka jest zamknięta. No to pewnie klucza nie miałem po prostu. Ta. Kity. Ja tam idę na dół. A, byłem tu. Mógłbyś poczekać na mnie. No to idziesz ze mną w końcu, czy tam idziesz gdzieś? A masz klucze teraz? Teraz już mam. Dwa. To było iść tam odpowiedź. Ta, będę las teraz na samą górę. Tu mam zresztą skrzynkę i pełno kościaków. Jestem zajęty. Dobra, już nie ma kościaków. No dobra, jest. Wszędzie są kościaki. No patrz, co za natręty. Nawet nie dadzą mi otworzyć. Kurczę, co za bydlaki. Dobra, chodźmy. Co hajs? Ojeju. Broń mnie. Szynka jest. Wiem. Poczekaj. Otwiera się? Ta. I co w niej masz? Tam oko, ta różdżka, trochę golda. Serduszko. Które nie potrzebujemy go. Ale i tak sobie. O, i skrzynka. Ale klucza już chyba nie mam, no. Dobra, musimy wydropić. Będę kolekcjonował tak jak ty. Serduszka. Ja idę w drugim tunelu, a ty tym. Ale zdupiłeś. Czemu? No bo ja mam 6, a ty nie. Ale co 6? Yo. O, gold klucz. Tak? No. No i po co mi zajechałeś skrzynkę? Powiedziałeś, że ja mam zdupienie. Prawdę mówiąc, miałem szybciej. Gównie.
Jest! Mam beznadziejną rzecz. Mam zasranego gnata. Którego? No tego zwykłego takiego. A, ale on mi się przyda, bo chyba on był potrzebny, żeby zrobić ten gnat na Amanę. No. Co? Gdzie mam iść? To nie wiem, ko. Tam byliśmy, to chodź w bok może gdzieś teraz. A może w górę? W górę się da w ogóle gdzieś? No. Gdzie? To tu. Tam się, tam nic nie ma. Pierwsza wara ode mnie. Wydaje mi się, że robimy kółko. Czyżby. Ale nie jestem pewien, nie jestem przekonany jeszcze. To przekupmy się gdzieś. Co? Przekopmy się gdzieś. Ja w ogóle się zgubiłem! A, dobra. A nie, nadal jestem zgubiony tutaj. A ja tam kopię. A ja znajdę jakieś wyjście. Chyba. Mogę popalić do czegoś. Dobra. Jaskini. Znalazłem coś, gdzie byliśmy, bo widać. A ja się zakopałem do jaskini. Pewnie nic w niej nie ma. Nie no, coś. Same skarby. A ja nie wiem, czy ja się cofam przypadkiem teraz? A mam w ogóle klucz? Chyba nie. Czekaj, idę do ciebie. No to spręż się. Ten jak już gdzie daleko uciekł. Ja ucie... ja mam ci uciekać niby. No to nie? No ja nie uciekam, ja idę. No nie mógłbyś poczekać, nie? No przecież idę w twoją stronę. Tak, ty tam. Idę w twoją. No idę w twoją, ale w dół. O, to fajnie. O, złota skrzynia, ale nie mam klucza, więc muszę... Co? Kurczę, nie mam gold z kluczek. Co? Przylepiłem się do kolców. Ale dodałeś? Nie. Ta, i nic po kolcach nic nie jest. Czekaj, zaraz dojdę do ciebie. No ja tu będę... Kurczę, ja będę tutaj dropił klucza. Może się uda. Może. No kurczę, głupie kule. Dobra, wiem gdzie jest skrzynka, więc się wrócę najwyżej po nią. Jeżeli co. Przydałyby się jetpack boot. O, jest slim. 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 Ognisty miecz, powiem ci, że się tutaj nie sprawdza. Lanca jest lepsza. Tak? No. I to dużo. Ach, nie wiesz nawet jaki ja tutaj ninja jestem. Yo. Spadł do was. Goń moją kulkę. To ma? Ja zaraz zerwę. Wytrzymaj. Dobra, nieważne. Przylepiłem się do kolców. To po co się przylepiasz do kolców? Bo ja uciekł. Co? Ale to ja nie widziałem, bo ciemno było jak dupę murzyna. Tam pewnie jasno jak nie wiem. Tak. Dobra, ja tutaj nie mam zbytnio co tutaj już ogarniać chyba. Jeszcze się tam przejdę troszkę, ale... O, dobra, slima mam, dobra. Jednak trochę jeszcze posiedzę może. Siedzę sobie. Au. A ja sobie zrobię sztabki metody. A. Kiepsko, kiepsko, kiepsko. O, 15.
kurczę, byłem tu. Dobra, odchodzę z honorem. Tepam się. Dobra, jestem w chacie. Mam za dużo ekwipunku, żeby tak łazić. A jak się beczkę robiło taką, co się przytrzymuje? No żelazo i drewno. Co ja chciałem? A. Kurczę. W ogóle mam trzy oczy już. Trzy gałki. Fajnie, ja mam na dwie gałki jeszcze. Jak sobie zmieniłeś ten pokój? Nie zmieniłem przecież. To co jest kiedy? No przecież żartowałem wtedy. Ale mam śmieci, wobec mnie przynajmniej. O Jezu, 500 różdżek mam. Ale to jest przynajmniej przydatne, ale to nie tu. A właśnie, mogę zrobić jak to się robiło w ogóle. Ha, jak się to robiło? Kurczę, nie pamiętam. Dobra, nieważne, później się to ogarnie. Może w następnym odcinku zrobię spróbę. Nic, nieważne, nieważne. No dobra, trudno, nie przypomnę sobie teraz. Okej, posegregowałem. Wiem, że widzowie tego nie lubią. Ach. Dobra, ja będę kończył w tym odcinku, a więc subskrybujcie, dawajcie okejki i do lubionych, no i epickie. Yo. Yo.